Na jezery Jokany. Cóż też to jest za chałupa? Posłuchajcie, Jacek mi dał swój adres. Powiedział, że dzisiaj nagrywamy u niego, bo je pieruń tylko zimno. Ale ja tak do końca nie wiem, czy ja dobrze trafiła. Ania, ty już jesteś? Cześć. No. Dzień dobry Państwu. A ty żeś jest? No jestem, tylko myję okna jeszcze. Chcę wyczyścić cały ja dom tak, dzieciaci wiadomo, że się nie myje okien, jak słońce do nich świeci. No tak, ale zacząłem, kiedy było bardzo, bardzo ciemno, jeszcze w nocy. Bo ty wszystko robisz na opak? No może tak. To słuchaj, to wejdziesz garażem, czy przez samochód, czy kominem, jak wolisz. A czy wejdź na pewno przez mój dół, czyli twoją górę, albo na odwrót, już się pomyliłem trochę. A później dostaniesz super herbatę z prądem. A prąd jest jaki? Darmowy. Plusowy czy minusowy? Darmowy, chodź, bo przeciąg się dobra. Robi, wiesz? Idę. No wejdź na moją górę, czyli na swój dół, dobra? Dobra. Okej? Okay? No, ciekawe, czy zdążę umyć ten talerz jeszcze przed przyjściem Ani? Chyba nie. To schowam go tu. Jacek, a po schodach do góry czy na dół? Wchodź przodem. Lodówka umyta. Wszystko umyte. Jezus, Ania może Maria. Przychodzić. Co się dzieje? O, fajnie, że jesteś. Wiesz co, to staj sobie tu. Dość masz czysty stół. Mam czysty stół. Właśnie wszystko czyściłem, żeby nie było, że jest brudno. Masz dzisiaj dość czasu, żeby nagrywać? Wiesz co? Tak, możesz spokojnie siedzieć. Do kiedy? Do szóstej. Tobie kapkę przeraża wszystko. A co? Wszystko jest dobrze, wszystko jest na swoim miejscu. Wiesz, Jacek, Jorzek jest tradycjonalistką, muszę ci powiedzieć i... No ale co, że... No zobacz, jest szafka. Wszystko jest w porządku. Zrobimy sobie później kawę, dobra? A teraz może zacznijmy od tych życzeń. Dobra. Kto dzisiaj zaczyna? Ja. Dobra, ty zaczynasz. Moi Rostomili, w kolejnym odcinku koncertu życzeń Stella portalu OX.pl witają Was Jacek Pożycki i Ania Musioł. Jak ustoi? Ania, spokojnie, wszystko będzie dobrze. Tuż to do boju. Dla synowej Elwiry z Bielska-Białej z okazji urodzin. Radości w każdej minucie, przyjaźni w każdej godzinie, szczęścia każdego dnia, miłości przez całe życie życzy mama Urszula. I jeszcze raz prosimy o uwagę panią Elwirę z Bielska-Białej. Z okazji urodzin życzymy ci szczęścia, zdrowia, wiele radości oraz beztroskiej, długiej przyszłości. Wszystko, co piękne i wymarzone, niech w tym dniu urodzin będzie spełnione. Lucyna i Grzesiek z rodziną. Koledze Januszowi Pszczółka z Goleszowa Równi, kiedy 20 listopada obchodzi 50. urodziny, wszystkiego najlepszego. Po pierwsze zdrowia dobrego, po drugie życia pięknego, po trzecie smutków niewielu, po czwarte dojścia do celu, po piąte przyjaciół licznych, po szóste samych dni ślicznych, po siódme uśmiechu na twarzy, po ósme dalekich wojaży, po dziewiąte błogiego snu, po dziesiąte lat życia stu. Tego wszystkiego życzą koledzy i koleżanki z koła PTTK Ślimoki w Goleszowie. 21 listopada urodziny obchodzi Magdalena Sztewka z Cieszyna. Z tej okazji cała rodzina życzy ci przede wszystkim dużo zdrowia, prawdziwych przyjaciół i zawsze zielonych świateł na drodze dobrych decyzji i realizacji celów. Oby energia i pozytywne nastawienie do życia zawsze ci towarzyszyły, a bieganie i zdobywanie szczytów zawsze sprawiały radość. Życzymy ci również niewyczerpanych pokładów dobra, prawdy i piękna w obliczach bliskich ci osób i spełnienia najbardziej skrytych marzeń. Wszystkiego najlepszego. Od Jolanty z rodziną z Cieszyna dla Doroty z Krakowa z okazji urodzin, kiedy przypadają 17 listopada. Moc zdrowia, wytrwałości, spełnienia marzeń i aby każdy dzień był lepszy od poprzedniego oraz żeby nieosiągalne cele stały się zdobyczami codzienności. Wszystkiego najlepszego. Dla Janusza, najlepszego piekarza w Częstochowie, który 21 listopada obchodzi urodziny. Życzenia od całej rodziny z Cieszyna. Żyj w szczęściu i radości. Nie zaznaj smutku ani przykrości. Niechaj wszelkie zło cię omija, a dobro w życiu sprzyja. Dużo zdrowia i spełnienia marzeń. 21 listopada urodziny świętuje Mati Dragon z Jaworzynki. Z tej okazji cała redakcja OX.pl składa ci najlepsze życzenia. Życzymy ci wszystkiego dobrego, żebyś korzystał z życia i dobrze je przeżył. Życzymy ci, byś zawsze potrafił śnić i żebyś żył pełną piersią. Wszystkiego dobrego i moc zdrowia. Moi Rostomili, to już były
To już były wszystkie życzenia dziśka. Serdecznie dziękujemy tym, którzy je do nas wysłali. Przypominamy, że ciągle możecie do nas wysyłać swoje powinszowania dla waszych najbliższych. Dziśka dziękujemy też serdecznie gospodarzom tego miejsca, właścicielom Dream Parku w Ochabach, którzy wpuścili nas i pozwolili tu Jackowi zamieszkać po sezonie. A Ani zaszaleć. No, Ania się trzyma tylko uchem. Ja się trzymam tylko głową i uchem i tylko dlatego jeszcze stoję tu. Dlatego musimy gipko już kończyć w przyszłym tygodniu. Kilka ważnych świąt dotyczących praw dziecka. Zorientujcie się, poczytajcie sobie o tę kapkę. Zadbajcie o to, żeby też wasze dzieci wiedziały, jakie są ich prawa. Poza tym, że dobrze wiedzą, jakie są ich obowiązki. No i cóż, do widzenia za tydzień. Jeszcze piosenka. Paweł Chwastek zaśpiewa. Świetna piosenka, najnowszy utwór. No i co? My chyba w takim razie tanecznym krokiem będziemy schodzić stąd. Do widzenia za tydzień. Do zobaczenia. Na razie, Jacek. No to cześć, Ania. Ania ubrała skarpetki pod kolor moich mebli, ale jakoś dziwnie schodzi. Nie rozumiem tego. Trzymała się wszystkiego, co tutaj może być do trzymania. No nic. To, co dla jednych jest normą, dla innych nie. No proszę Państwa, ja sobie tutaj spocznę i będę oglądał, jak to wyszło na ulicy. A może ciasteczko dla Państwa? Przed lustrem sam patrzę na swoją twarz, która się zmieniła w przeciągu tylu lat. Moja zmienna głowa wiele doświadczyła. Chciałem wolnym być, by stąpać pewnie po gruncie, wiedząc, że jestem sobą. Na drodze rozsypali gwoździe, by już nigdy więcej żaden człowiek nie mógł chodzić boso. Tony nagłych informacji uderzały prosto w twarz. Zasypały me myślenie tak jak latem ziemię gra. Patrząc w górę znikło niebo i nie ma już tu nas. Umierałem, wiesz, sam w sobie, dmuchał debilny wiatr. Zanikała wiara w siebie, ogubiony trendem mas. Czy to ja zwariowałem, czy zwariował świat? Dzisiaj stoję tu z dystansem, patrząc na wiele spraw. Ciągle wierzę w siebie, bo wiem, kim jestem. Mam w sobie siłę i wierzę w siebie, mam motywację, jej trzymam się. Mam swoje miejsce tu na tym świecie i trzymam dystans do wielu spraw. Mam swoje zdanie i go nie zmienię, a nowe porządki nie zmienią mnie. Mam swoje życie, takie wybrałem, a wokół mnie niech zmienia się świat. Jaka jest ta nowa rzeczywistość? Różne pokolenia, ile było tych etapów, które z czasem doceniasz, przez to dostrzegasz, czego nie było też widać wcześniej. Sztuka rozumienia, uczymy się równocześnie, staramy się, otwierając na nowości, zamykamy gdzieś coraz tą nieprywatności, którą tak rzucamy w sieć. Wszyscy wszystko wiedzą albo mają taką chęć. Masz telefon, no to kręć tego część. Stanowimy, czasem zaciska się pięść. Bogo mniej dla rodziny, teraz wiem. Urodziny dzieci otwierają oczy i rozumiem rodziców, co robili wszystko, co w ich mocy, aby nas wychować. Muszę znaleźć sposób, by teraz swoje uchować od złego, a co takie jest, ma też coś dobrego. Wszystko jest dla ludzi, lecz dystansem podchodź do tego, nowa rzeczywistość. To się oczywiście zmienia nasze ego. Mam w sobie siłę i wierzę w siebie. Mam motywację i trzymam się. Mam swoje miejsce tu na tym świecie i trzymam dystans do wielu spraw. Mam swoje zdanie i go nie zmienię, a nowe porządki nie zmienią mnie. Mam swoje życie, takie wybrałem, a wokół mnie niech zmienia się świat. Niech zmienia się świat. Niech zmienia się świat. Niech zmienia się świat.